Rynek nie lubi próżni, a firmy cyklicznie wprowadzają nowe produkty lub udoskonalają te, które na rynku już są. Ta sama zasada obowiązuje także w wędkarstwie. Swoją przygodę z łowieniem rozpoczynają młodzi adepci, ale starsi wędkarze raz na jakiś czas także zmieniają swój sprzęt na nowy. Jak się wydaje, doskonale rozumieją to ludzie ze skandynawskiego Prologica. Firma ta wypuściła na europejski rynek zestaw zupełnie nowych sygnalizatorów. Sądząc po cenie, skierowany on jest do bardzo szerokiego grona odbiorców. Zestaw sygnalizatorów BAT Plus to według producenta sprzęt, który potrafi przetrwać wszystko. Ile jest prawdy w tym stwierdzeniu, spróbujemy sprawdzić podczas tego testu. Po pierwsze, elektronika. Ta, która ukryta jest w środku tych małych urządzeń, została przetestowana na większości akwenów w Europie podczas różnych warunków pogodowych. 5 stopni czułości sygnalizatora, a także 6 stopni regulacji głośności spisało się podczas testów bez zarzutów. Nie zapominamy oczywiście o trybie cichym, który, co zrozumiałe, też się tutaj znajduje. Urządzenia są bardzo czułe i bardzo proste w obsłudze, a przy tym niezawodne. Trudno nam kwestionować stwierdzenia Prologica, bowiem jak na razie do tej pory nie wypuścił na europejski rynek niczego, co nie trzymałoby poziomu. Podoba nam się wygląd centralki i sygnalizatorów. Proste w formie, funkcjonalne i wykonane z porządnych materiałów dają nadzieję na długie, wieloletnie i bezproblemowe użytkowanie. Ciekawostką są głębokie łoża dla wędzisk, pozwalające na łowienie w ekstremalnych warunkach bez użycia dodatkowych widełek. A teraz parę słów o zasięgu centralki. To jeden z najłatwiejszych, ale także najbardziej miarodajnych testów. W linii brzegowej, zarośniętej krzakami i pojedynczymi drzewami, sygnał gubił się dopiero po przekroczeniu ponad 100 metrów. Generalnie parametr ten we wszystkich sygnalizatorach jest przewymiarowany, bo niezwykle rzadko zdarza się postawić namiot tak daleko od własnych wędek. Sygnalizatory wykorzystują baterie AAA, czyli małe paluszki, a centralka baterię 9-woltową. Mamy możliwość manualnego podświetlenia nocą, a użyte w nich diody LED są bardzo jasne. Gdyby jakimś cudem nasz rodpod znalazł się w wodzie, to warto wiedzieć, że sygnalizatory BAT Plus są w pełni wodoodporne. W europejskiej dystrybucji sygnalizatory BAT Plus z niebieskimi diodami LED sprzedawane są w konfiguracjach 2+1, 3+1 i 4+1. Z kolorowymi diodami LED dostaniecie je w konfiguracji 3+1 i 4+1. Ten ostatni zestaw, najbardziej rozbudowany, kosztuje około 500 zł.